Dobry wieczór Państwu. Jeżeli uważać, że dwa pierwsze to były dania, to przechodzimy teraz do deseru, czyli do rzeczy przyjemnych, aczkolwiek pożytecznych, ponieważ można żywić nadzieję, że po takim wprowadzeniu do tematu motywów wiejskich i tematów wiejskich, czy nawet obrazów wsi w malarstwie. Zechcą Państwo przejść do najbliższego muzeum i tam zobaczyć nie tyle przeźrocza, czyli rzecz mechaniczną, elektroniczną, co prawdziwe obrazy. Pierwszy z tych obrazów został umieszczony w mojej prezentacji na prośbę siedzącego obok pana Piotra, ponieważ ma zilustrować docelową wędrówkę Flisa Szymona Klonowica do Gdańska i przedstawia całość, czyli apoteozę Gdańska, inaczej mówiąc apoteozę gdańskiego handlu, gdzie spotykały się różne nacje i fragment z tej apoteozy przedstawiający spławianie zboża do Gdańska. Gdańsk był bramą dla Rzeczpospolitej, którą wy, wyprawiano do rozmaitych krajów zachodniej Europy, zboże przede wszystkim, ale także drewno, drewno, którego używano w celach budowlanych i na przykład w Holandii do budowy statków oraz różne towary pozyskiwane z lasu, na przykład dziegieć albo smołę, których używano do impregnacji, do impregnacji statków. Ja kiedyś, jeśli mogę przerwać, e, e, słuchałem wykładu profesora Samsonowicza, jak studiowałem. Profesor Samsonowicz nie żyje już, i on no, wspaniały historyk wielki. On napisał taką książkę: północ południe między innymi, o tym e, i o tym spławie do Gdańska i że to drewno z Gdańska, taki padło takie stwierdzenie, które jest trochę takie na wyrost, ale będę pamiętał przez całe życie, że pierwszym e, czymś, co zobaczyło Amerykę, to był prawdopodobnie czubek masztu e, na statku Krzysztofa Kolumba zrobiony z polskiego świerka. A ten świerk spłynął do Gdańska. Ja chciałam powiedzieć, że dwa były takie rezerwuary drewna okrętowego bo Polska była y, y, rezerwuarem drewna nie, nie, nie tylko świerków na maszty, ale również drewna na deski. Natomiast zastrzeżonym, tajnym, tajnym mówię bez, bez przenośni, y, y, był drzewostan y, na półwyspie Istriak. W tej chwili to jest część Chorwacji. To kiedyś była domena wenecka i pozyskiwanie drzew... Y, Pni drzew na maszty okrętowe było otoczone ścisłą tajemnicą i zastrzeżone wyłącznie do użytku floty weneckiej. Więc no, mamy się z kim porównywać nie tylko pod względem masztów okrętowych, ale także ustroju, ponieważ polska ówczesna była Rzeczpospolitą, co nie każdy chce pamiętać. Tak. No, wenec... Rzeczpospolita Wenecka, czy Wenecja była aliantem Polski, bo bardzo długo był zawarty pakt z Polską pomiędzy właśnie Wenecją a Polską przeciwko Turkom. Żeby tak, tak dla, dla przypomnienia. I te chronione tajemnice, oczywiście myśmy też, znaczy, proszę tylko, jak teraz patrzę, jak drewno w tych balach nieoblewionych jedzie do, do Gdańska jest wysyłane, tak sobie przypominam, że wtedy też tak jechało. Prawda? Natomiast mnie poproszono, żeby przedstawić państwu motywy wsi, motywy wiejskie, ludowe w malarstwie. I muszę powiedzieć, że w trakcie przygotowywania tej prezentacji coraz bardziej uświadamiałam sobie, jakież to jest niefortunne zadanie, bo tak się wydaje, przynajmniej patrząc na malarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku, że nic, tylko wieś i wieś, i krajobraz wiejski, i mieszkańcy wsi, ale to jest, to jest złudzenie, dlatego że w XIX-wiecznym, w drugiej połowie XIX wieku w malarstwie polskim ta wieś w sztuce była przede wszystkim źródłem motywów folklorystycznych i rzadko kiedy pokazywała wieś taką, o której dowiedzieliśmy się z niedawnych publikacji. Wieś, która była naprzód pańszczyźniana, a potem wydobywała się z tego nieszczęścia pańszczyzny. I tu korci mnie, żeby dodać, aczkolwiek to nie ma związku z dzisiejszą prezentacją, że część Spiszu, która jeszcze w okresie międzywojennym była we władaniu węgierskim, zachowała swoiste formy pańszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym. To daje wyobrażenie o zapóźnieniu Wsi Polski. Wieś wkroczyła do malarstwa dzięki pojawieniu się w nim pejzażu jako samodzielnego gatunku malarskiego. To nastąpiło w, w, w stuleciu między 550 a 650. Ale było poprzedzone zjawiskami. My, historycy sztuki, mówimy ikonograficznymi, czyli inaczej mówiąc obrazami albo przedstawieniami pejzażu, które pojawiały się w tłach, bo pejzaż, podobnie jak inne, tak zwane mniejsze, mniej ważne gatunki malarskie, typu właśnie motywy wiejskie, czy motywy miejskie, czy martwa natura, czyli przedstawianie przyrody nieożywionej, Najsampierw pojawiły się w tłach obrazów, obrazów religijnych i obrazów mitologicznych. Y, oczywiście, w, w tle obrazów mitologicznych musiała być to, y, musiała działać wyobraźnia malarza, który tak, a nie inaczej wyobrażał sobie Antyk, bo ten był y, niedościgłym wzorcem od XV y, y, wieku. Natomiast poprzedzały ją dekoracje w tak zwanych w, 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 w książkach naówczas rynkopiśmiennych o tematyce religijnej, między innymi w ilustrowanych brewiarzach, częściej Państwo spotkają się z określeniem w godzinkach. I rezerwuarem, w którym, w, w, z którego wypływały najpiękniejsze godzinki z najpiękniejszymi obrazami, była, była Burgundia, przy czym nie należy myśleć o Burgundii, jako tym regionie Francji, skąd pochodzą najwspanialsze wina, tylko Burgundia, państwo położone na styku Francji, Niemiec, Szwajcarii, sięgające niemalże po Niderlandy. I właśnie z takich godzinek, to, był, to były rzeczy niezmiernie kosztowne, właściwie na miarę klejnotów i były przechowywane niczym skarby w skarbcu, pochodzą e, przedstawione tutaj godzinki księcia e, de e, które e, ma, składają się te wszystkie te obrazy, jest ich 12 tych obrazów, bo 12 miesięcy, e, z fragmentu nieboskłonu z kalendarzem danego miesiąca i znakiem zodiaku e, oraz z e, pracami polnymi, czy z zajęciami wiejskimi typowymi dla danego okresu, i w marcu widać orkę, w maju widać sianokosy, a w jesieni widać wypasanie trzody chlewnej w lesie. To był taki zwyczaj, który dzisiaj chyba już nie istnieje, kiedy wypasano to z opowieści o Robin Hoodzie, państwo... Wypasano tam, gdzie były żołędzie. I teraz... Stało się tak, że zainteresowanie rzeczywistością, rzeczywistością otaczającą ze wszystkimi jej detalami, było bardziej powszechne na północy Europy, głównie we wspomnianych wcześniej już Niderlandach, do tej nazwy zresztą Holandia wróciła nie tak dawno, i przedstawiano, starano się przedstawiać tą rzeczywistość w miarę malowniczą. I tak jak na przykład tu mamy obraz Petera Bruegla Starszego, Przedstawiający zamarzniętą zamarznięto rzekę, a to, co jest w tytule, czyli pułapka na ptaki, to jest po prawej, stronie, po prawej stronie obrazu dość prymitywna drewniana pułapka, przypominająca pułapkę na myszy, do której podchodzą ptaki w poszukiwaniu jedzenia. I tenże. Znikło tutaj. Natomiast na południu, czyli we Włoszech, które stały się źródłem motywów pejzażowych i także wiejskich dla malarzy przybywających z północy, i tu nawiązując do poprzednich, do poprzednich wywodów, warto może wspomnieć, jak malarze z północy podróżowali do Włoch. Otóż oni płynęli renem w górę rzeki, aż do źródeł w okolicach jeziora Konstancja. Konstancja i potem przeprawiali się przez Alpy. I to co widzieli we Włoszech, nawet najniższe z najniższego autoramentu sceny, nie wiem, żebracy, pijacy, to co nazywamy dzisiaj ludźmi marginesu albo ludźmi zbędnymi, były przedmiotem ich zachwytu, ponieważ otaczała je aura malowniczości związana z tradycją klasyczną. Rzadkim, bardzo rzadkim przykładem jest obraz, który w tej chwili mogą Państwo obejrzeć. To jest fresk przeniesiony na płótno z rodzinnej miejscowości bardzo wybitnego malarza wczesnego Baroku Włoskiego, Guarcina. Ten obraz był na wystawie, w Warszawie w Muzeum Narodowym przed kilku laty. I rzadki przykład, kiedy pokazane, to było w tle, pokazane są czynności y, 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 niskiego, jeśli tak można powiedzieć, niskiego, znaczy ciężka praca, ponieważ ci y, y, ludzie w bieli, stojący po kolana w wodzie wyciągają y, len, który trzeba namoczyć potem, żeby go zmienić i wysnuć z niego. Z niego nici. I to jest niezmiernie rzadki rzadki przypadek, dlatego że te tematy się nie cieszyły zainteresowaniem y, malarzy. E, na, jako, <ścoughs> przepraszam, tu jest błąd, bo powinno być Pieter Paul, Rubens, a zrobiło się jedno słowo. E, to są dwie wersje tego samego na pozór obrazu, przedstawiającego krajobraz tęczą. I proszę zauważyć, że nie chodzi o to, co nazywamy w żargonie historyków sztuki sztafarzem figuralnym, czyli postaci przedstawione na bardzo podobnej kompozycji, o charakterze symbolicznym, bo chodzi o symbol, jaki stanowiła, jaki stanowiła tęcza i w podobnym krajobrazie, po lewej stronie na obrazie z ermitażu, który był w 1972 roku wystawiany w Warszawie. Widzimy eleganckie towarzystwo. To jest tak zwane ujęcie bukoliczne, kiedy eleganckie towarzystwo za, towa za swoje własne towarzystwo ma owce lub barany, trochę tak jak w utworach rzymskich poetów, w bukolikach. Natomiast po prawej stronie. Ten sam schemat pejzażowy z polami, zagajnikami i tęczą, która zwieńczy całość, mają za bohaterów ludzi mieszkających na wsi pasterzy i pasterki. Wciąż jesteśmy na północy Europy i właściwie poza północ Europy nie wyjdziemy, oglądając. Tego samego artysty, Izaaka Fanustady, który był, jak to się zwykle mówi, malarzem rodzajowym, to znaczy nie przedstawiał ani scen heroicznych, ani scen mitologicznych, ani scen religijnych, bo te były najczęściej odmalowywane tylko przedstawiał krajobrazy, takie, jakie widział w najbliższej okolicy. W zimie o stadę po lewej, a po prawej, Paulus Potter, e, e, rodzina wieśniaków ze zwierzętami. I właściwie jak e, mówi się Potter, to wszyscy natychmiast myślą o krowach, bo to jest e, niezwykle charakterystyczne. To tak troszkę jak w sztuce japońskiej każdy artysta miał nie tylko podpis, ale nade wszystko miał pieczątkę. I to było wyróżnikiem. Bez pieczątki dzieło sztuki się nie liczyło. I trochę też tak było z Paulusem Potterem. Że to były różne warianty, różne sceny, ale i tak najważniejsze było bydło domowe, czyli krowy z jednej strony oraz owce i kozy, które do kategorii bydła się przecież nie zaliczają. I tutaj nagle, od połowy XVII wieku, mil, siedmiomilowy skok do połowy wieku XVIII. I Państwo mogą zapytać dlaczego? To co ja sobie niepoważnie Państwa traktuję i nie pokazałam niczego od połowy XVII wieku do początków XIX wieku. Otóż nie było motywów wiejskich, nie, by, nie było motywów codziennych przedstawianych jako takich w malarstwie, tylko te motywy pojawiały się. A jest takie potoczne określenie: uróżowane. Więc pasterki były bardzo schludne. Pasterze grali na instrumentach muzycznych i mieli na sobie fraczki. Zwierzęta były czyste, śliczne i pachnące troszkę tak jak w słynnej zagrodzie Marii Antoniny pod Wersalem. Po prostu przyroda jako taka i tym samym rzeczywistość, ciężka rzeczywistość wsi nie interesowała. Malarzy. Interesowała ich rzeczywistość ucukrowana albo sentymentalna, właśnie te perfumy i różowe stroje i fraczki i perfumowane owieczki, albo rzeczywistość najpierw heroiczna, czyli krajobraz włoski. Ale w tym krajobrazie włoskim nie było miejsca dla mieszkańców wsi, dla ciężkiej pracy. I trzeba było dopiero z schyłku XVIII wieku i narodzenia się w myśli angielskiej, koncepcji malowniczości, że coś może być malownicze i nosząc to piętno malowniczości, staje się godne przedstawienia w sztuce. Czyli już mamy półtora wieku, a jeszcze trzeba było trochę poczekać, kiedy romantycy, naprzód romantycy Piura i to głównie Niemieccy, ale trochę też i angielscy, zaczęli się interesować malowniczością i od nich to przejęli romantycy w malarstwie, ale ciągle, ciągle nie było miejsca na wieś. Było miejsce na krajobraz, na krajobraz heroiczny, na krajobraz sentymentalny, na przedstawienie burzy z piorunami, bo to było godne, godnym tematem malarskim. Natomiast nie było, wciąż nie było miejsca na pracę. E, i w Polsce wyjątkiem, ale zaraz powiem dlaczego był on wyjątkiem, stał się Piotr Michałowski, który był znakomicie wykształconym, wysokim urzędnikiem państwowym, ponieważ pracował w Komisji Przychodu i Skarbu. To są budynki Koracjego na Placu Bankowym w Warszawie od strony zachodniej. I w pewnym momencie okoliczności życiowe zmusiły go do zarządzania majątkiem. W międzyczasie był trzy lata w Paryżu i tam wykształcił się jako malarz. I pracując w tym, zarządzając tym majątkiem na, na kielecczyźnie, nie miał innych modeli, tylko swoich pracowników. Więc nie mając modela, będąc z dala od ośrodków artystycznych, które miały, jeżeli nie akademie artystyczne, to przynajmniej pracownie artystyczne, nie miał modeli takich, których się wynajmowało na godziny i oni pozowali, malował swoich wiśniaków. Tak jak tutaj na tych dwóch znakomitych obrazach, które właściwie też nie są obrazem wsi, tylko są studiami fizjonomicznymi. I pokazują metodę i sposób malowania Michałowskiego bardziej niż jakiekolwiek inne obrazy. I tutaj Michałowski na wskroś się jawi jako romantyk, także pod względem techniki. I właściwie Michałowski był i chyba pozostanie wielkim wyjątkiem w historii malarstwa polskiego. I o ile Michałowski należy do tradycji romantycznej, to Wśród romantyków pojawił się, to był zresztą jeden z jego mistrzów, Eugeniusz de la Croix, który malował sceny romantyczne, ale z motywem literackim w tle. Natomiast jego następcy, następne pokolenie to jest pokolenie realistów, do których można zaliczyć poniekąd, poniekąd przedstawionego tutaj już wcześniej,. Helmońskiego i większość malarzy polskich czynnych w drugiej połowie XIX wieku. Przy czym realizm w malarstwie polskim był w dużej mierze wyuczony w Paryżu, w pracowniach paryskich, bo we Francji pojawił się nurt realizmu związanego z przyrodą i z pracą wiejską, w tak zwanej szkole Barbizon. To właściwie nie była żadna szkoła, tylko to była grupa zaprzyjaźnionych ze sobą malarzy, którzy jeździli po prostu do wioski Barbizon w lasach Fontainebleau, to jest centralna Francja. Tam malowali krajobrazy i motywy, na które natrafiali podczas swojej pracy i obserwacji natury, tak jak tutaj ta kobieta zbierająca chrust. Inny z barbizończyków, który troszkę tak jak Paulus Potter, może być uważany za malarza bydła domowego, ponieważ bardzo często pojawiają się na tle. Krajobraz jest tłem dla sceny ze zwierzętami domowymi i tymi, którzy tymi zwierzętami się zajmowali. Notabene, osiadając w barbizon, niektórzy z tych malarzy oprócz działalności malarskiej, zajmowali się działalnością rolniczą albo hodowlaną. I to, co stanowi przełom, tak jak w naszej rzeczywistości, gdyby nie to, że nie był dość znany Michałowski, który był szlachcicem i panem na folwarku, to realizm przyszedł do Polski, jak wspominałam, z Francji i momentem przełomowym była twórczość Jean-François Mileto. I... Obraz ten zbierający, zbierający kobiety, zbierające kłosy, a jeszcze bardziej anioł pański, były, anioł pański był takim obrazem, który był traktowany nie w kategoriach przedstawienia ciężkiej pracy wsi, tylko jako obraz religijny i były jego niezliczone reprodukcje, które zawieszano w domach niczym święte obrazki. I ten realizm. To jest przykład, rzadki przykład Mileta, jedyny, który mamy w Polsce. To jest szkic pastelowy, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego. W Polsce innego obrazu Mileta nie ma, jak tylko ta, ten pastel. I Stanisław Witkiewicz, o którym chciałam powiedzieć, znaczy chciałam zabrać głos po poprzednim. Referacie, dlatego że to, co uważamy za budownictwo ludowe na Podhalu, w dużej mierze jest dziełem Witkiewicza, który był malarzem, projektantem i teoretykiem sztuki, i jest powszechnie uważany za twórcę stylu zakopiańskiego. Przy czym dla Witkiewicza, który znaczną część życia spędzał poza granicami Polski ze względu na gruźlicę, w, 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 lecie jeździł, jeździł w, jednej, znaczy w lecie jeździł do Meranu w, 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 w trydencie, a, a w zimie do Lowranu to jest dzisiejsza Chorwacja. I on stworzył, jest uważany powszechnie za twórcę stylu zakopieńskiego. Od bryły na detalu i od detalu na bryle kończąc, wzorując się nam architekturze szwajcarskiej i Witkiewicz, który namalował stosunkowo niewiele, był w swojej twórczości nie tylko w teorii realistą. I jako przykład obraz na pastwisku, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, myślę, że największym asumptem do sławy Witkiewicza był jego syn Witkacy. I przechodząc do tego, co nieelegancko się nazywa chłopomaństwem w sztuce. Istniała w polskiej sztuce ostatniej ćwierci XIX wieku taka tendencja, żeby interesować się wsią i pokazywać ją. Ale to nie pozostawało w istotnym związku z tematyką. Przedstawiano pewne motywy, przedstawiano w sposób dekoracyjny, taki, traktując troszkę, może wieś jako źródło folkloru. I to, 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 to podejście do wsi było bardzo silne w tradycji polskiej, bo jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na końcu to pokażę i w, w, hełmoński w zupełnie innym. A w innej wersji, już nie Hełmoński, jako malarz przyrody i ptaków, o których mówiła pierwsza z naszych prelegentek, ale jako malarz wsi. Przy czym to jest ten wcześniejszy, realistyczny Hełmoński, a potem rozwój jego kariery prowadził go do impresjonizmu i większość obrazów, które mogliśmy obejrzeć. Na początku to były obrazy ilustrujące jego fazę impresjonistyczną. Natomiast tu motywy wiejskie, tak jak Sobota na folwarku, czyli Dzień Wypłaty, to są głównie obrazy realistyczne. Hełmoński przebył tą samą drogę, którą przebywali malarze francuscy o pokolenie od niego starsze, starsi. I mało znany, trochę zapomniany malarz, Stanisław Masłowski, biedny jak mysz kościelna, który jeździł po zaprzyjaźnionych dworach, bo tam otrzymywał wikt i opierunek. I bardzo wiele jego obrazów wsi przedstawia e, 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 widoki ukrainne e, i stroje tamtejszych chłopów. E, Mało jest znany jako realista, jako malarz y, scen życia wsi, nade wszystko jako malarz kwiatów, przy czym to nie są kwiaty ogrodowe, tylko to są y, widoki stepu z charakterystycznymi na przykład bodiakami. I Teodor Aksentowicz. I tu też mamy przejaw zainteresowania folklorem, nie zainteresowania wsią jako taką i ciężką pracą czy zwyczajami, aczkolwiek tu też są zwyczaje, dlatego, że Święto Jordanu i Kołomejka to są momenty odświętne, bo Święto Jordanu to jest odpowiednik polskich Trzech Króli, a Kołomejka to był taniec tańczony na kresach, przy, przy okazji, nie wiem, wesel, świąt i tak dalej. To, była, to był moment rozrywki i oddania religijnego, więc też odświętne. I jeżeli ze wsi coś wkraczało do sztuki, to przede wszystkim Motywy odświętne, wydarzenia odświętne. I nawet w dwudziestoleciu międzywojennym ta tendencja była podtrzymywana, dlatego że znana Państwu wszystkim Zofia Stryjeńska, którą na pewno pamiętamy choćby z tego, że robiła dekoracje na liniowcu oceanicznym, na batorym, jeżeli miała przedstawiać. Miesiące, bo jest taki cykl, pory por roku, każda z nich jest po dwa albo trzy miesiące, to przedstawiała je w kostiumie ludowym, w kostiumie folklorystycznym. Podobnie na przykład u Tytusa Niesiołowskiego, którego już nie pokazuję, bo wkraczamy tutaj głębiej w dwudziestolecie międzywojenne, ale okazuje się, że właściwie. Wieś nigdy nie stała się wieś nie jako miejsce, tylko jako rodzaj zajęcia, jako rodzaj wykonywanej pracy. Nigdy nie stała się w Polsce motywem malarskim. Nie, nie dopiero w końcu XIX wieku, po, po osiągnięciu fazy realizmu, w wielu krajach europejskich, bo także we Włoszech, w Niemczech. We Francji te tematy wiejskie weszły do, do obiegu, ale to, to, czego się w Polsce nie udało uniknąć, to znaczy tego, tego nastawienia folklorystycznego i tej spojrzenia na, na wieś jako źródło motywów. Polska w tradycji historycznej zawsze była postrzegana przez, przez mieszkańców, no, tych, którzy mieli głos, czyli tych, którzy umieli pisać i czytać, jako organizm szlachecki. I dopiero w tej chwili jesteśmy świadkami badań i ich efektów w postaci publikacji, e, przedstawiających wieś taką, jaką ona naprawdę była e, po, e, po zniesieniu pańszczyzny, mam na myśli kongresówkę, czyli od drugiej połowy XIX wieku, przez dwudziestolecie międzywojenne, i właściwie e, zmierzch tego e, wyobrażenia wsi nastąpił, co tu dużo kryć, dopiero po II wojnie światowej, z wielkimi migracjami ludności wiejskiej do miast. Ale to już jest zupełnie inny rozdział i to się zbiega z, ze sztuką abstrakcyjną, na którą tutaj już nie mamy czasu. Bardzo dziękuję. Pani Justyno, y, możemy tak. Bo ja bym prosił o ten pierwszy, o tego Braigla, dobrze? Tak. Bo chciałem tutaj, <coughs> Braigla, bo chciałem tutaj Państwa bardzo namówić na to, żeby sobie po przyjeździe do domu otworzyć wiki, commons, te źródła, źródła, takie, gdzie obrazy są, gdzie można obejrzeć każdy detal. Bo namawiam Państwa na to, żeby na obrazy, oprócz tych tego prawda, ciągu, czy jak się roz, rozwijało to malarstwo, czy jeśli chodzi o wieś holenderską, żeby patrzeć na szczegóły tych obrazów, bo co my tu widzimy, tak bo przede wszystkim to są Niderlandy, tak wszystko jest zamarznięte. To jest dla nas informacja, że to jest, to jest yy, XVI wiek, tak? mniej więcej wtedy, kiedy Flies, o którym będę za chwileczkę mówił, pisał swój poemat o, o spływie biskupu. Wtedy była tak zwana mała epoka lodowcowa. No bo dzisiaj, gdzie Holandia zamarza, prawda? No nie, nie zamarza, W ogóle wszystko płynie. Tak? I tu mamy wieś holenderską, która jest zimowa. Prawda? Ci ludzie, w jakich domach oni mieszkają, proszę sobie zobaczyć te domy na tej wsi, tak? proszę sobie popatrzeć na domy, jakie są u Hermońskiego, czy są kominy, czy nie są kominy, jak jest, nie wiem, 200 lat później, prawda? jaka jest różnica, czysta, jaka jest różnica prawda, cywilizacyjna, rozwojowa, popatrzeć na te obrazy nie tylko tak od strony estetycznej, ale też co, jakie tam są, jaki był ten świat. Tak? I tutaj mamy takie, jak popatrzymy na tego Breugla, to nagle odnajdziemy, Wspólnotę kulturową, tak? Bo popatrzymy na bregla, zniwa, żniwa, no to widzimy żniwa wolnych ludzi. Także tych żniw takiego obrazu w Polsce w 1600 roku byśmy nie zobaczyli. Tak? Bo po prostu polscy chłopi nie mieli czasu na te zabawy. Tak? Byli ciągle w pracy. Jeszcze w, ty, w, w tym 1600 roku, jeszcze pańszczyzna jeszcze nie była taka duża, ale już byli obciążeni i pracowali dla siebie też. No nie było takiego czasu na zabawę, na łyżwy prawda, jak tu są na przykład na saneczkach, na tych obrazach, jak są ciągnięte kobiety na saneczkach, prawda? Jak, To są wszystko takie szczegóły obyczajowe, prawda? Jak, jaka jest zima, jak, jest, jak są zbudowane domy. Peter wejgle wszyscy oni, bo to było ich trzech, malowali te, te wiejskie obrazy i naprawdę to jest dla nas, dla nas to ogromna in, informacja, prawda? Zgodzi się pani ze mną? Także to. Nie taki temat, tak jak w naszym przypadku nie, bo to byli wolni ludzie. To byli wolni ludzie. Broigle jechał i malował. I Łukasz, jak zobaczysz sobie chłopskie wesele u Broigla, no to one są autentyczne, tak? To ci, tam ma sceny, że chłopi sobie siadają i się rozliczają, rozumiem, z jakimś poborcą podatkowym albo coś sprzedają, tak? I, tak, i tak, więc warto na to popatrzeć, jakie to, był, jaki to były światy. I tutaj wkraczamy w taki temat niezwykle ciekawy, który jeśli chodzi o rozwój Polski i rozwój tych Niderlandów, no bo mówimy o takim zjawisku jak dualizm na łabie. Tak? W pewnym momencie przez ten Gdańsk, który pokazywaliśmy tutaj, tak? ten, ten Gdańsk, ta ap apoteoza, tak? to zboże z Polski, Zachód się wzbogacił, odkrycia geograficzne, Wielkie nastąpiły, oni mieli mnóstwo pieniędzy, zmieniła się gospodarka rolna, stała się hodowlana, no i oni potrzebowali więcej towarów, potrzebowali drewna na, na te okręty, żeby budować. No i, i myśmy się na napatoczyli na, na i nagle się okazało, że jest taki popyt na te towary, że naszej szlachcie się opłaca podporządk podporządkowywać tych ludzi, pozbawiać ich coraz bardziej ochrony króla, Prawda? Od, już od Kazimierza Wielkiego, o, ty, o tym my mówiliśmy prawda? O tym i dualizm na Łabie polega na tym, że my, yy, ilość tam 90% naszego narodu jest bardziej zniewalane i pracuje w dość prymitywnej gospodarce, tak? a na zachód od Łaby rozwija się nowoczesna gospodarka, gdzie się używa kredytu, gdzie się używa yy, nowych technologii, ludzie są wolni, oczynszowani, prawda? wszystko idzie naprzód. I Pani wspomniała tutaj, że to się zamknęło II wojną światową. Tak, no i, i to właśnie my się z tym, z tym się właśnie zmagamy ciągle, z tym dualizmem na łabie. Taka jest, taka jest moja, moja op opinia, a widać to w tych obrazach, bo nawet ten Gdańsk tutaj taki, taki piękny, no to już taka jest kwintesencja. Gdańsk był bogatym miastem, należał do e, m, e, Hanzy, Hanza potrafiła prowadzić wojny z, ze skrzyżakami, prawda? Potrafiła się Grajski potrafił się oprzeć królowi polskiemu nawet, jak, no, chociaż od niego zależny, ale potrafiło się po, postawić. E, e, należa, e, jest takie zjawisko, które ma toru i inne. Jak państwo pojadą gdzieś na wycieczkę, to e, przyjrzeć się budynkom na przykład. Jest takie zjawisko. Gotyku ceglanego. To jest, on jest charakterystyczny dla właśnie tej Hanzy od Lubeki czy Hamburga, czy, czy prawda, aż po Talint, właśnie Ryga. Pewnie w Nowogrodzie może coś ocalało jeszcze tym rosyjskim. Więc mh, Gdańsk był takim miastem związanym z tym. Jak, jak jeszcze patrzymy na tablice, bo Niemcy sprzedają nam samochody, nie? to jak popatrzymy na tablice rejestracyjne samochodów, i czasami widzimy te, na tych rejestracjach, pierwsza jest literka H. HL, HH. No to tradycyjnie Hamburg, Lubeka no, e, oznaczają to, że kiedyś należały do Hansy, i mają to na tablicach rejestracyjnych, właśnie to H1. Dobrze. E, e, no to chciałem powiedzieć o tym, o tym... A FLIS zaraz, to tylko poproszę komputer. Ile? To co mamy? Już kończymy? <grywa> tutaj? Teraz czy później? Mamy, ale mamy czas na flisa jeszcze? Dobrze. Ale to dobrze, bo pani mi zostawiła tej samego, a ja jestem taki niepewny. Tak, chciałem, ale, ale Panią też chciałem, co? <grymne> Olu, czekaj, musimy zmienić tę e, prezentację, dobrze? A, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten, ta apoteoza gdańska, to e, proszę pojechać do Gdańska i tam w Gdańsku oczywiście wszyscy chodzimy na plażę czy jedziemy, ale wybrać się do miasta, wejść do z dworu Artusa razem z młodymi ludźmi. I on to jest na suficie ten, ten obraz, tak, i zobaczyć. zobaczyć. W, e, przepraszam, dworze Artusa, tak, czyli wiatusz, wiatusz, tak. Dworze Artusa są Tak, dobrze, bardzo dziękuję. W każdym razie e, zobaczyć też, e, co jest, jakie są e, w Toruniu na przykład, jakie są postacie flisów i tak dalej, i tak dalej. Są wszystko miasta hanzeatyckie. Proszę Państwa, ja tutaj pozwoliłem sobie zacząć od, ten, od, od tego dualizmu na łabie, ale o tym, co i pan Witkowski mówił, i pani, to jest obraz matejki, który pokazuje Konstytucję 3 Maja. No i to, jak mówiliśmy o tej kwestii chłopskiej, no to tutaj tą czerwoną obwódką też proszę sobie obejrzeć. Jest świetne narzędzie do oglądania obrazów w internecie. Można każdy szczegół sobie wyświetlić w bardzo dobrej rozdzielczości. To jest ten Konstytucja 3 maja. Konstytucja 3 maja no, była wielkim wydarzeniem, które nigdy się nie, nie marzenia twórców się nie, nie, nie ziściły. Polska straciła niepodległość, ale tu jest przedstawiony chłop w tej konstytucji, tak? I znowu tej postaci, postać, która jest niepewna, zostawiona gdzieś tam sobie, z czapką w ręku w takiej, no, w takiej pozycji oczekującej właściwie, niepewnej. Tak? więc Matejko. Tak to przedstawił, prawda? Ten, ten postać, tak? A tu entuzjazm, no oczywiście mamy zdrajców, którzy się opierają, króla Małachowskiego, prawda? na Kołontaja i tak dalej. No nie chcę Państwa tym zanudzać. Proszę Państwa, polska kultura wiejska, jak już to wyniknęło z, z tego, co mówiliśmy, ma dwie nogi, tak? I jedna to jest ta chłopska, której w obrazach nie, nie było, to nie, nie było. Do, potem w Polsce u Michałowskiego się pojawia, tak pani mówi, że tak dobrze zrozumiałem, nie, nie było. Tak, w kulturze szlacheckiej w obrazach ona się pojawia głównie w portrecie. Mamy dużo portretów, e, szla, takich szlachciurów, prawda, królewskich, portretów, ale mamy portret, takie zjawisko, takie ciekawe, portret tumienny w Polsce, czyli no, ja go tu nie wyświetlam, portrecik, który ma kształt trumny. Który był, najpierw się przystawiało herby do trumny, prawda, pani? Jak coś mówię źle, to proszę mi poprawić. A potem e, twarze tych, którzy umarli, się przestawiało do trumny. Tak? To, I to była taka moda, która e, minęła. Ja kiedyś e, taki obraz trumienny znalazłem e, e, koło gniezna w chałupie, i był zatknięty jako dachówka. Ja byłem na wakacjach. i Patrzę, co na mnie patrzy z tego dachu. A tam był pojazd tłumienny, zatknięty jako dachówka, buzią do dołu. No więc, oczywiście, ten obraz wydobyłem. Dostałem od tego właściciela. On trafił do muzeum w Gnieźnie. Do tego, tam oni, Gnieźnie jest, mają kilkadziesiąt chyba tych obrazów tłumiennych. Ja mówiłam, w jakim muzeum mam ich decesji. Ale inną taką tradycją, teraz przejdę do tego flisa, była. Tradycja taka, prawda, którą chciałbym tu Państwu pokazać, gdzie jest myszka. Znowu mi zginęła. Dobrze, myszka. No myszka. Więc proszę, mają Państwo w, w swojej okolicy stary kościół, to jest kolegiata w Opatowie na przykład. I to proszę pójść z tyłu, tam gdzie jest ołtarz.

W takim razie, chciałem wam więc... pokazać... Chciałem wam pokazać... Chciałem wam powiedzieć, że pójść, pójść do tego tyłu kościoła, tam jest, jest, i tu, jakby ten kościół był poddany renowacji, zostawili te fragmenty, tak? Zostawili ten fragment tego. Mianowicie część tych cegieł to, nie, to jest... To jest akurat tam piaskowiec. On zostawili, bo tam są takie rysy w murze takie, albo takie punkty. No i to był taki zwyczaj tej szlachty. Znaczy tej, mówię do tej części kultury szlacheckiej, że jak oni. Pospolenie, pospolite ruszenie jechało na wojnę, to gdzie się zbywali, w kościołach. To tak w ogóle kultura szlachecka, ta cała demokracja szlachecka miała dużo z kościołami, bo e, e, oni się w sejmiki odbywali w kościołach, e, pogrzeby jakby w kościołach to często ubierali się w zbroje tego, który umarł prawda? i potem na koniu ten, ten człowiek w zbroi wjeżdża do tego kościoła, na, na koniu, w ogóle w tych kościoły były, służyły do różnych rzeczy, często był, wjeżdżał upijany, to się zwalał z tą zbroją, złomotem dobrze, nieważne, w każdym tutaj zbierali się, żeby jechać, no i stawali z tyłu i każdy szablą na dobrą wróżbę albo piką

Ale wy, wy podtopie szwedzkiego, ta Twoja Wielkopolska to nie ma dobrej tradycji, wiesz, dobrze. dobrze. Proszę Państwa, przejdę tak, teraz szybciutko, dostało do, 10 minut. Przejdę teraz szybciutko do Flisa, bo y, y, mówiliśmy o tym, że ta szlachta w Polsce zajmowała się spławem zboża, tak więc. Więc ten spław zboża to był główne zajęcie. Jak przeczytamy tego Flisa, a potem przeczytamy w pamiętnikach paska, to wszędzie e, znajdziemy. No, flis jest w ogóle cały poświęcony temu, temu, żeby temu spławowi zbożem, prawda? Czyli rzece. E, pasek w dużych fragmentach pisze o, o tym e, swoim, e, jak musiał jechać do Gdańska i w ogóle masę miał przygód, tak? Więc e, ale e, flis w paru miejscach y, przestrzega nas przed tym, tam, w Polsce, tych swoich braci szlachty, i to jest taki, mówi nigdzie nie jedźcie, tak? po prostu po co wam to wszystko? Tak? I mówi, lecz miła Polska na żyznym zagonie zasiadła, jako uboga boga na, na łonie. Może nie wiedzieć Polak, co to może, gdy pilnie orze. Tak? Więc y, do dzisiaj jak e, pamiętam, wysyłaliśmy z, za granicę do Kanady młodzież na stypendium, to przychodzili ojcowie, mówili, gdzie ty chcesz jechać, synu, prawda? Nie jest. No i, i trzeba było z tymi rodzicami rozmawiać, że jednak może to jest fajnie, żeby, żeby pojechał ten młody człowiek za granicę. Bo kiedyś to była taka tradycja jeszcze w, w tych wolniejszych wsiach, na pewno niemieckim, że wysyłali jednego, gdzieś tam na, cała wieś wysyłaje, wysyłała jednego na studia. prawda, Więc, Ale w nam to tutaj w pewnym sensie. Odradza. Ale gdzieś, ale gdzieś już, gdybyś już jednak chcesz, chciał jechać, to, to jedź w Bożą godzinę i tak dalej, ale, ale w morzu daj spokój, tylko na, jedź na tą Wisłę, prawda? Pływaj po tej Wiśle, ale już nie, nie bądź tym Holendrem głupim, prawda? Nie, nie zdobywaj tego nie zdobywaj tego świata, prawda? Gdzie tam byś jechał i tak dalej, bo Wisłę znamy, tak? jednym słowem e, Między Odrą, Bogiem, Nysą, tylko Mysą i jest fajnie, tak? Dobrze. No i tutaj o troszkę o zwyczajach. Ten poemat jest pisany trudnym językiem, nie ukrywam, że trzeba. Ja zacząłem lubić i go czytać po pewnym czasie. I tutaj pisze, że kiedy już list zasmakuje komuś, że już na wiosnę nie zastoi domu, już ciecze ze krąg do Gdańska w komiędze, boję się nędze. Znaczy już jak kraj rusza, to chce jechać do Gdańska, Flis. To to był Flis, no Flis to był że, czasami człowiek, który się tylko temu poświe, poświęcał, ale to byli też chłopi, którzy zajmowali się Flisem, a w ten sposób uciekali przed tą ciężką pracą i y, y, tą pańszczyzną, tak? A więc y, y, Flisa było trudno zatrzymać w domu, tak? i choćbyś mu tam zdawał nie wiem co, on chce jechać i tyle, prawda? To była też przygoda ta, ta, ta jazda Wisła dla Fisów. No i oczywiście i Sebastian Klonowicz, no i Pasek też pojechali z nimi, tak? E, e, tak, więc tu jest o kupcu, prawda? Że, I o tym, gdzie się ten handel odbywał. W części trzeciej, w 170, 170. Tak? Jeden nad Leśnym Sanem, czyli Nitarki, tak? drugi nad Wieprzem. Czyli cała Polska była pokryta tymi miejscami, gdzie szlachta zwoziła nad rzekę to swoje zboże, żeby dalej jechało do Gdańska. Oczywiście oni jechali sami, albo wy, wynajmowali tych kupców, albo wynajmowali tego Rotmana. Prawda? Ten Rotman miał dowieść, e, e, oddać pieniądze, albo kupić to zboże. I zaryzykować, prawda, i sprzedać w Gdańsku. E, flis, flis, w to tak było, że oni jechali do Gdańska, e, tam te statki zostały zostawiali, one były, jeśli to było drewno, no to było roz, roz, rozszczepiane, natomiast wracali na piechotę do domu, no i często po drodze, nie, prawda, tracili te pieniądze albo e, kupowali coś z żoną, których nie widzieli przez prawie miesięcy i tak dalej. No i tutaj były wspomniane Spichlerze, czy ten, prawda? jak pojedziemy do wielu miast w Polsce, na przykład Kazimierz na Wisłą, tam była 67, 67 Spichlerzy. tak? Takie miasteczko Stężyca, które już nie jest nad Wisłą, bo Wisła, Wisła sobie wędruje od brzegu do brzegu. Stężyca, takie miasteczko, gdzie ustrój w Polsce zmienili, jak się zebrali po, po tym, jak Walezy uciek, Henryk Walezy uciekł, no to już jest daleko, ale tam też były spichlerze, więc. W wielu miejscach były te szpichlerze, w Gdańsku cała, cała wyspa spichrzów, tak w Warszawie były i tak dalej, i tak dalej. I tu jest, tutaj są przestrogi dla tego, który, który ma jechać, tak? Czyli ładuj ostrożnie, prawda? Nie, zwie, nie, nie bierz całego majątku, prawda? Zostaw część w domu, bo jak, ci, jak ta część jedna ci się utopi, mniejszą pójść na wodę. I upatruj szkodę, czyli, czyli prawda, unikaj szkody, tak? Bo jeżeli wszystko nałożysz na statek, pewnie nędznikiem będziesz na ostatek i oszukasz się jako na Neptunie, tak na Fortunie. Tak? Tutaj, chciałem powiedzieć, że to jest pisane długo, długo przedtem z tą historią Zabłockiego, który wyszedł tak na mydle. Tak? Bo Zabłocki na mydle to jest to jest już XIX wiek i. Zabłocki był żołnierzem żo 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 Napoleona, i potem postanowił, że on te skrzynie z mydłem e sobie e przed ko komorą celną e e na granicy pruskiej wrzuci do wody, a potem i wyciągnie. No ale było nieszczelne i wyciągnął tylko taką pulpę. Tak, I więc zostało 5 minut. I już kończę, tak? No i najważniejsze w tym handlu było żyto. Żyto, tak? tak? I żyto, i. Nie, 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 nie o wasiełki, ziarno, wasiełki, czyli to pani Justyna wspomniała, prawda, że było drewno, klepki, wasiełki to były klepki. E, tutaj jest bardzo ciekawe są opisy przyrody i na przykład Flis pisze nam, jak należy budować statek. Prawda, I jest bardzo ciekawa obserwacja przyrody, bo on mówi tak, Muraża uczy, uczy murować jaskółka, malarza cudnych greków uczą ziółka, cieśla się uczy od ptaków, gdy w maju budują w gaju. Więc, więc to są no, takie wybogonne buby, gdy na brzegu wody buduje przętra i osobne grody, z Olszyny sobie czyni indermachy i dziwne machy. Więc tu, widać, prawda, że tutaj y, y, musiał obserwować flis y, przyrodę. Tak? No i potem jest, prawda, płyn i tak doszliśmy do obrazka, do tego sztychu, gdzie, jak wyglądała Wisła w czasach Flisa, tak. To jest akurat most, pierwszy most na Wiśle, jaki był zbudowany, ten most czasem, czasem Zygmunta Augusta. Tu jeszcze nie zobaczymy Zamku Królewskiego na tym, tym ale tutaj widzimy, prawda, w tym, w tym miejscu mamy prawdopodobnie transport zboża. Ta twatwa to jest drewno, bo ona zostanie rozbita. Prawda? I tu jest ciekawe urządzenie na wodzie. Oto jest. Proszę zobaczyć sobie w domu ten obrazek. To jest młyn. Młyn, bo tutaj pokazywał nam nasz poprzednik, pan, który był przedtem. Młyn, który był na, na, zbudowany na rzece. Natomiast tu na rzece, na rzekach wtedy stawiano takie młyny prawda? i koła. To nie jest, nie jest statek parowy, bo już ich nie było. To jest po prostu taki pływający młyn. No i scenki rodzajowe, prawda, które zobaczymy tutaj. Tutaj ktoś daje krowę w tym miejscu, prawda. Tutaj ten, no i, i na pewno gdzieś tak się przyjrzymy, to zobaczymy też pieska, tak? czyli kanis familiarek. Pieski były zawsze obecne od, na tych obrazach wstawiali. Ten most przetrwał 30 lat i potem niestety kra go zburzyła. Już muszę kończyć, wiem. Dobrze. To ty, znaczy, już, już, już kończę, tak? Już, już kończę, już kończę, już kończę. Także ja chciałem jeszcze, jeszcze chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby zakończyć taką anegdotą. Anegdotą, jeszcze, żeby. Proszę mi dać jeszcze minutę. Tu jest w Wołowie. O, tutaj mam. No, no bo wszyscy, wszyscy mówią, że tak w polskiej tradycji, jak czasami gdzieś jest, no, że. Polską tradycją jest kaszanka, no bo tradycja jest też taką sferą kultury. No i tutaj co nam Pasek pisze o tym swoim pobycie, prawda? wołu wieprza, tam mówi o Duńczykach, Wołu wieprza, ale oborana, kiedy zabiją, to najmniejsze krople w nie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie, namieszawszy do krup jęczmiennych albo tarczanych, to tym kiszki owego bydlęcia tak w kotle uważą i tak dalej, i tak dalej. I pisze tak, prawda? I mnie częstowane tym do uprzyknienia, a powiedział, że Polakom tego jeść się nie godzi, bo by nam psi nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa. Więc takie czasami też mamy tradycje. Przepraszam Czyli za kaszanka ten... jednak nie jest rdzennie polska. Tak, więc yy, Przepraszam teraz... za ten pośpiech, ale serdecznie bym namawiał, żeby pooglądać obrazy, także pod względem tym kulturowym, żeby, żeby chodzić do muzeum. Nawet tego najbliższego muzeum, jakie mamy, najbliższe, najbliższego etnograficznego, czy nawet tego prywatnego gdzieś coś zbiera, bo ta ciężka praca e, e, na przykład wiejska, chłopów tych pańszczyźnianych, ona jest w, w, w tych pieśniach wszystkich dziadowskich, u, 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 u zewnętrznia, u zewnętrznia można ją zobaczyć w tych narzędziach, które są, prawda, tych radłach, i tak dalej, i tak dalej. No niestety. No, na obrazach to tylko ubrojka. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam za pośpiech. I